Serdecznie witamy wszystkich hodowców, kolegę Tomasza Rumińskiego z miejscowości Ciechocin, oddział 0326 Torun już poznaliśmy w zeszłym roku. Wtedy to był dla kolegi Tomka sezon bardzo udany, właściwie ten wcześniejszy jeszcze nawet, gdyż tamten sezon wiązał się z nagrodami, które odbierał na wystawie w Bukareszcie. Tam miał, przypomnij, złoty medal w kategorii Sport H. H. Ale też było tak, że na wystawie ogólnopolskiej, oprócz tego Głębia, który reprezentował Polskę na tej wystawie europejskiej, ty miałeś też jeszcze chyba czwartego w Polsce, tak? Piątego w G. No, w G. Także to nie było tylko jeden gołąb, ale było tych gołębi więcej. Tak samo też było i w okręgu, w regionie. Tutaj w tym roku również było bardzo, sezon można zaliczyć do udanych, a wręcz znakomitych, tak, ale jeszcze powiedzmy, my tu Tomka byliśmy podczas jednego lotu, wtedy akurat trafiliśmy na ogromne wiatry, to widzieliśmy, tak, jak te gołębie sobie doskonale też radziły pomimo tego wiatru, bo tutaj znosiło mocno. Tutaj dla oddziału, jaki był sezon, to za chwilę nam Tomek powie, ale my popatrzmy jeszcze o tym tutaj, ja tu podejdę, bo ten puchar wielki, no chyba go widać, bo nie mogę bliżej podejść, bo bym górę zaraz stracił, to jest to chyba Wartka Wojciuka firmy, tak? Tak, tak. Tutaj kolegi z firmy Olimp, ale zobaczmy, właśnie tutaj podejdziemy. To jest za pierwszego przodownika w kategorii bez 50, drugiego przodownika gołębi młodych za region i też były też mistrzostwo kategorii A, mistrzostwo kategorii B z całości, z 50, kategorii D z całości, mistrz kategorii intermistrzostwo. Czyli widzimy taki wielki puchar z regionu kolega odebrał też pomniejsze tutaj puchary z okręgu, no pomniejsze, one są duże, bo ten, czym ty wiozłeś ten puchar, ten należąco? Znaczy, trzeba było rozkręcić, jak Waldek mówił właśnie. A, rozkręciliście. No, to tutaj teraz tak troszeczkę właśnie jakby ci Waldek coś chyba nie pomyślał, bo jakby go na biurko postawił, to w sufit uderzy, co? No, chyba się nie próbowałem w sumie, ale no zobaczymy. Się nie zmieści. Tutaj tych pucharów widzimy jest dużo więcej, a kolega właśnie mówi, że to jest taki sukces, ten rok to jest taki wyjątkowy, to powiedzmy jeszcze więcej o tym sezonie. No sezon, powiedzmy, jak do tej pory najlepszy, no bo dał mi miejsce już na podium w Polsce. Jestem drugi w kategorii A i trzeci w intermistrzostwie, to i w Polsce i na te kraje, co tam razem biorą udział, nie? Czechy, Słowacja i Węgry. No i ogólnie no, sezon bez takiej żadnej wpadki, żadnego tam słabszego lotu nie miałem. Na stare miałem 13 razy pierwszą serię, raz drugą, raz trzecią i raz czwartą. No my tutaj na wtedy byliśmy, co która była seria akurat? Pechowo pewnie mi zaszło, nie, ta druga, tak? To była druga seria. Druga to seria. No. Ale były wtedy, przypomnijmy, warunki, tam możemy sobie zobaczyć, tam naprawdę ogromny no, z mocy wiatr w gołębie, tam kilka siadło dobrych, kilka słabszych, no wiadomo, jak, na lotach z wiatrem tak nie powtarzały jak na innych, nie? Wtedy tak trochę się to pomieszało, ale ogólnie sezon bardzo dobry, myślę. Też mieliśmy taki ciężki, jeden lot szósty właśnie. Mówisz o lotach gołębi dorosłych? Dorosłych, tak. To było 550 km, też tam zginęło kilka fajnych gołębi, ale... Na szczęście tam... Tomek się nie przejmuje, widzę. Nie, no, są następne. Dużo gołębi. Te, co najlepiej leciały do A kategorii, postanowiłem wstrzymać i lotuję je tylko do A kategorii. Nie? Już tak bardziej chcę się nastawiać na jakiś tam wynik dalej. Nie? W ten sposób. No na młode, to jest sezon ciężki. Kurczę, pierwszy lot było 6000 prawie, na drugi 1500. To były straty duże. To było straty duże. Pamiętam, bo wtedy chyba my byliśmy na locie u jednego z hodowców i właśnie tam akurat chyba Sebastian, nie pamiętam dokładnie, ale dzwonił akurat i się o tym dowiedzieliśmy, że tutaj w oddziale Toruń, tutaj któremu towarzyszyliśmy dużo razy, tutaj odwiedzaliśmy ich, ale było ciężko właśnie. Ale to się jakoś tam u ciebie to nie odbiło mocno, bo też ja ci dla na gołębie młode ci dobrze poszło. Znaczy się na młode też właśnie miałem 5 razy pierwszą serię. To był lot taki, powiedzmy, dwudniowy, no to ja włożyłem 101 gołębi, to w pierwszym dniu miałem 79, a drugi dzień jeszcze właśnie odbijaliśmy, to do 93 doleciało, no i do tej pory brakuje 5, to dla mnie to był normalny lot. Czyli strat nie było za dużo? Nie, nie. No, a drugi lot był czasem już taki super, powiedzmy, bo włożyłem 80 gołębi, miałem 72 w konkursie, jeszcze 38 pierwszych na oddział siadło, nie? Z trzeciego lotu chyba na 25 pierwszych, też 23 moje, nie, na młode. Po trzech lotach na młode miałem 80% wydolność gołębika, na ostatnich spadło, no ale to już szło tam chyba 800 i 500 gołębi, nie, bo ten sezon tak bardzo to wykruszył te ilości wkładanych. Ale teraz za to będą hodowcy mogli sobie też gołębie, bo kolega nabyć na aukcjach, kolega tutaj właśnie między innymi tutaj tak będziemy za chwilę prezentować, też mamy gołębi na sprzedaż troszeczkę z hodowli kolegi Tomka. Ale dzięki temu też można tak troszeczkę można będzie sobie uzupełnić stan. Bo w zeszłym roku, kiedy kolega Tomek, tutaj go odwiedzaliśmy, pokazywał nam hodowlę, pokazywał nam też gołębie rozpłodowe. Przypomnijmy, te takie gołębie, które zdobyły te medale. Ten zdobył medal to był gołębie po oryginałach z hodowli Faber, Rolanda Fabera, tak?
Natomiast inne również z tej po prostu z tej hodowli się opiera, ale nowe jakieś rzeczy też się pojawiły? Znaczy raczej nie, ja tak za wiele nie wprowadzałem nowych gołębi, już bazuję na tych, jedynie jakieś tam powiedzmy takie pojedyncze sztuki. Nie? Do przetestowania ciągle jeszcze. No, do dołożenia do tych i testowania, bo już tak się bardziej wolę zostawić sobie te gołębie do rozpłodu z tych, nie? Bo jestem już powiedzmy pewny ich tam, bo na przykład w tym roku teraz mam 3 pierwsze gołębie w okręgu w kategorii A. Mają, samczyk ma koeficjent 7, samica 9 i kolejna samica 11, to myślę, że będą wszystkie też wysoko w Polsce na pewno. Bynajmniej z takimi wynikami już jeździły na olimpiadę, no w tym roku zobaczymy. I też oczywiście są to gołębie pochodzące z tych samych linii. Wanda Fabera. Tak, nie jest bezpośrednio po tej samej parze, co była ta, ale pierwszy gołąb jest po siostrze tej samicy złotej medalistki. Drugi gołąb jest po siostrze ojca tej złotej medalistki, też, bo on jest 733. No, a trzeci jest po już córce siostry. No, wszystko na tych gołębiach jednak. Przypomnijmy tylko jeszcze tych wszystkich gołębi, ty mówiłeś młodych, tych miałeś około 100, zostało tak, ci 90 kilka, a starszych gołębi ile miałeś? Znaczy starych miałem 120 parę odkładów. Ile ci teraz zostało? Znaczy się mi zginęło na tym jednym locie około 400 gołębi. Nie? No to były i słabsze, i lepsze, wiadomo. Tam najlepszych na szczęście do kategorii nie włożyłem, bo na pewno też by jakichś ich nie było. Nie? Tam zostało 70 pary, dlatego teraz tam już mam troszkę przedłużył. Tutaj kiedy robiliśmy zdjęcia tym gołębiom, które będziemy chcieli sprzedać wystawić na aukcjach, to kolega Tomek mówił, że też będzie starał się też dążyć do tego, żeby te ograniczać troszeczkę schodzić, żeby selekcjonować jak najwięcej. Bardziej pod tym kątem może, że na przykład przylatuje z lotu 10 razy, no i przylatują tam te 4-5 tych, co regularnie powtarzają, mają zrobić ten wynik, a pomiędzy nimi czy prędzej odbijają się jakieś inne gołębie, nie? No i to im psuje wynik na pewno, nie? Tak bym był jeszcze lepszy. Nie? I chcę dlatego zmniejszyć to mile, żeby same siebie już nawzajem nie wypychały. Dobrze. Tutaj kolega wtedy, kiedy byliśmy u niego, pokazywał nam też, co stosuje za preparaty w hodowli. Tam było dużo produktów firmy Prima od kolegi Andrzeja Głazika. Czy jakieś zmiany nastąpiły? Może znaczy wiele się nie zmieniło. No karmy jestem cały czas przy tych samych, cały czas na Primie tylko. No. Tutaj w sklepie swoim też tą karmę sprzedajesz, czy nie? Tak, też mam. Ale to bardziej chcę po prostu, nie chcę skombinować, zmieniać, szukać jakichś lepszych, bo to myślę, że można często pogorszyć. Lepiej sobie. Jest wrogiem dobrego. No, dopóki będą wyniki, to na pewno nie będę kombinował. Nie? Produkty też no, w większości właśnie z Primy, jakieś tam inne dokładam, typu tam Blitzwol, coś tam Zenofrida. Nie? A jakieś nowe takie metody prowadzenia gołębi, jakieś triki, jakieś takie sztuczki, znaczy możemy się coś dowiedzieć? Znaczy się teraz za wiele się już tak nie zmieniło, powiedzmy od poprzedniego sezonu, bo też był powiedzmy udany, to tak nie chciałem właśnie za wiele zmieniać. No tak jak powiedzmy już przed tym poprzednim sezonem, no to zmieniłem to, że zacząłem właśnie przeganiać obiegowe samice, że po oblocie wchodzą właśnie do gołębika z półkami i zaraz je przeganiam. No i jak wywożę tam raz w tygodniu na trening, to że puszczam razem, nie pierwsze samice, a potem samce, tylko razem. Niby tak na odwrót czasem, jak niektórzy mówią, ale u mnie to się sprawdza. Dlatego tak w ten sposób to robię. Żadnych jakichś tam, powiedzmy, konkretnej motywacji ani jeszcze nie próbowałem, nie? Takich tam... No jeszcze masz czas, przypomnijmy kolega, ożeniłeś się? Nie, jeszcze nie. Jeszcze. To ile masz w końcu lat? 24. 24. 24. To widzimy młody wiek, duże sukcesy, życzymy jak najlepiej. Ciekawe, czy jak się żenisz, czy będą też te sukcesy. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, będziemy tutaj Tomkowi towarzyszyć. Tym bardziej tu mamy po sąsiedzku od naszego biura. Tutaj popatrzmy jeszcze na te puchary. No, pomimo tak młodego wieku zgromadzić takie duże puchary, taką kolekcję, to naprawdę jest wyczyn imponujący. Także na razie dziękuję, a za chwilkę przejdziemy tutaj do prezentacji gołębi, które będziemy mieli na sprzedaż. Na aukcję wystawione jest 23 gołębie w tej serii. W kolejnych jeszcze dniach będziemy mieli następne kilka gołębi, kilkanaście może. Ale to już powie o tych gołębiach więcej Tomek. Także na razie dziękujemy, życzymy sukcesów. Się na pewno spotkamy na wystawie ogólnopolskiej. No, na pewno. Tak, gdyby ktoś był zainteresowany, to zawsze tam będzie można Tomka gdzieś jakieś miejsce też powiemy. No myślę przy stoisku, czy tutaj u kolegi Zbyszko Leksiaka, czy innych hodowców, z którymi współpracujemy. Będziemy mogli tutaj się spotkać, bo jest to na pewno ciekawy temat, spotkać hodowcę mimo tak młodego wieku, osiągające takie sukcesy. Na pewno nie jeden zazdrości. Ale oby to była zazdrość taka budująca, a nie taka z zawiści. Także dziękujemy. Do zobaczenia. Dobrego.